Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj środę, 16 dzień sierpnia. Zapraszam bardzo serdecznie na poranny przegląd spółek. Wczoraj polska giełda była zamknięta, ale poniedziałkowa sesja, czyli początek bieżącego tygodnia, przebiegła raczej pod dyktando niedźwiedzi. WIG 20 stracił prawie 1% i znajduje się już poniżej granicy 2100 punktów. W poniedziałek stracił też szeroki indeks WIG, około 0,5% na zamknięciu. Lepiej bowiem radziły sobie indeksy małych oraz średnich spółek. SWIG 80, czyli indeks małych spółek, zyskał 0,6%, a 0,25% na plusie zamknął w poniedziałek sesję MWIG 40, czyli indeks średnich spółek. Jednak to wszystko było przy bardzo niskich obrotach. Dla całego rynku wyniosły delikatnie powyżej 500 milionów złotych, a dla spółek znajdujących się w indeksie WIG 20 obroty wyniosły 445 milionów złotych. Takiego scenariusza można było się spodziewać w ramach przedłużenia długiego weekendu, bowiem wczorajszy dzień oczywiście był wolny. Na Wall Street wczorajsza sesja z kolei przyniosła spadki trzech głównych indeksów. Dow Jones, S&P oraz technologiczny Nasdaq straciły około 1% na zamknięciu. Pojawiła się informacja, że agencja ratingowa Fitch może obniżyć rating sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do wyprzedaży spółek z tego sektora. Azjatyckie parkiety również zalane są czerwieniem, to zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Słabo radzą sobie m.in. indeksy chińskie, gdzie rośnie obawa o dalsze możliwości rozwoju gospodarki chińskiej. Słabsze odczyty makroekonomiczne w ostatnich miesiącach, w tym choćby ostatnie, wczorajsze odczyty, nie napawają optymizmem. W tym m.in. warto też podkreślić, że chiński bank centralny zdecydował się na obniżenie stóp procentowych pomimo faktu, że analitycy oczekiwali, że stopy pozostaną bez zmian. Podkreślmy także, że w Rosji bank centralny podnosi stopy procentowe w reakcji na bardzo mocno osłabiającą się rosyjską walutę. Dzisiejszy komentarz ze spółek rozpocznijmy od płockiego Orlenu, który poinformował, że ogłosił przetarg na budowę dwóch nowych elektrowni fotowoltaicznych. Pierwsza ma powstać w zakładzie w Płocku, druga w terminalu paliw w Mościskach. Oba przetargi można składać swoje oferty do 8 września. Podpisanie umowy zaplanowane jest do końca stycznia 2024 roku i od tego czasu wykonawca będzie miał 9 miesięcy na zrealizowanie zamówienia łącznie z niezbędną infrastrukturą. Orlen podkreśla, że elektrownie muszą pracować minimum 25 lat i to jest wymóg dla potencjalnego wykonawcy. Nie znamy kosztów, jakie mogą zostać poniesione, jednak wiemy, że Orlen bardzo mocno inwestuje w rozwój odnawialnych źródeł energii w ostatnim czasie. W ramach strategii do 2030 roku spółka zapowiedziała, że do końca dekady może przeznaczyć nawet 120 miliardów złotych w ramach rozwoju OZE. Agencja ratingowa Fitch wypowiedziała się na temat wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Chodzi tym razem o wydzielenie aktywów węglowych posiadanych przez PGE. Zdaniem agencji ratingowej Fitch to przyczyni się do poprawy profilu biznesowego i kredytowego PGE. Samo PGE posiada spore ambicje w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym szczególnie morskich farm wiatrowych, a wydzielenie aktywów węglowych do NABE pozwoli na łatwiejsze pozyskiwanie finansowania m.in. od podmiotów zagranicznych. Spółka PGE, grupa PGE ma otrzymać prawie 850 milionów złotych rekompensaty za wydzielenie swoich aktywów. Dzisiaj rano ukazał się wywiad z prezesem PKP Cargo, który zapowiedział, że liczy na zwiększenie dynamiki wzrostu przychodów w drugiej połowie bieżącego roku, jednocześnie liczy na utrzymanie dynamiki w wyniku EBITDA. Przychody PKP Cargo w pierwszej połowie bieżącego roku wzrosły o 18,3% rok do roku. Co istotne, również PKP Cargo ma rozważać potencjalne akwizycje w rejonie Bałkanów, w tym szczególnie jest zainteresowany Serbią oraz Rumunią. PKP Cargo chce zwiększyć swoją obecność i swój udział w rejonie m.in. Trójmorza.
I na koniec sektor bankowy i trochę statystyk dotyczących programu Bezpieczny Kredyt 2%, programu, który wystartował 6 tygodni temu, czyli na początku lipca. I od startu programu podpisano w 2021 umów na kwotę finansowania ponad 730 milionów złotych. Ponad 29 tysięcy osób złożyło wniosek o przyznanie środków, a średnia kwota udzielonego kredytu to delikatnie ponad 360 tysięcy. Banki podkreślają, że dziennie spływa na nich około 1000 wniosków o udzielenie tego typu kredytu. Na chwilę obecną można ubiegać się o bezpieczny kredyt 2% w 9 bankach. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.